Tu Kazimierz, jesteśmy na budowie radioteleskopu Cieszęcin. Jest, przyjechał pan doktor Wszołek celem konsultacji przed zalaniem betonu. Na szczytach na kredy. Bo na tym się dopiero położy stopa. Z tym, że podkładka, ona tu pójdzie pod, na tę nakrętkę pójdzie podkładka. Tak. I to, a podkładki są wszystkie jednakowe. Podkładkę pożycie, to można nawet na podkładce mierzyć. Albo na nakrętce, jeżeli jest stabilniejsze, albo na podkładce. Na nakrętce jest stabilniejsze, bo podkładka ma luz i może się puszczać. Także teraz najważniejsze zadanie jest wypoziomowanie pierścienia osadczego przed ostatecznym zalaniem betonu. Zalanie betonu wylaniem cokolwiek, tak? I to za pomocą podkładek drewnianych, za pomocą... Nie drewnianek, raczej nie drewnianych. A jakie? Tu nakrętki będą musiały być wyprowadzone na jednakowy poziom. A potem pierścień podbity. A tak czyli, czyli uważasz, że nakrętki na poziom. Na poziom. Każda z każdą vis-a-vis. A pierścień potem dobić. Do tej nakrętki. Tak jest. Tą tulejką. Tak. O, dobry pomysł. Dobry pomysł. Czyli żadnych tam. Jak zastygnie wszystko, to już można tę nakrętkę odkręcić, smaru tam włożyć. Nakrętkę zakręcić i nie dostanie się tam woda, nic. Tak. No bo to tak by trzeba zrobić. Natomiast jest tutaj sprawa. Kasiu, ja tutaj piszę. No bo ty mówiłeś, że ten pierścień osadczy też powinien być ze stali nierdzewnej. No ale ja tutaj... nie było jasno powiedziane. Nie, ja myślałem, żeby było cynkowane. Ale żeby nie było jasno powiedziane, jest tak jak jest. No to teraz możemy dać smaru czy czegoś tam, czy pomalować. Poziomowanie, ale to później. Omówili. Bardzo ważna sprawa. Omówiliśmy. Nakrętka. Tak, nakrętki, zgadza. Pół obrotu, ćwierć obrotu, zgadza. Tak żeby gdziekolwiek się położy, to będzie trwała ta robota z godziny na dwa chłopie. Żeby. No. Bo to będzie przekładanie i później z powrotem trzeba do tego wrócić. Tak. No. Więc to trzeba taktykę rozpracować, 16 śrub i trzeba... Po przekątnej jedna, przy drugiej lecieć. I lecieć. I później jeszcze sprawdzić, bo może być. Znowu gdzieś coś. No. Więc poziomowanie jest ważna bardzo sprawa. Dobrze, że temat nakrętek już został zrozumiany nawet przez kierownika budowy. Bo panowie się tutaj myślę, że już powiedzieli, to już wiecie. Tylko, bo to mówię, jesteśmy... To się nazywa pierścień. Ten pierścień. Pierścień osadczy. Osadczy. Pomalować jakąś dobrą farbą nierdzewną. Dobrą. Antykorozyjną. Antykorozyjną. A pod podkładki możemy dać towot czy jakiś smar, ale to później. Tym się nie martwimy, bo to jest później. Montażowe sprawy. Potem będzie. Później się towotu. Jeszcze się później te nakrętki będzie można odkręcić. Tak. Jeżeli będą przylegać ładnie, tak jak się spodziewamy, napchać tam pod spodnie, bo tulejki są ze zwykłej stali, rozumie? Tulejki ze zwykłej, tak. No, tak. Więc i ale, podkładki też. Ale podkładka już jest ze stali nierdzewnej i nakrętka ze stali nierdzewnej. Tak. I nakrętka, co? Trochę nieładnie wygląda. Posmarować dobrą antykorozyjną farbą. I nie ma na nich żadnych znaków. A powinny być. Na nakrętkach jest, to znaczy się, że są dobre, nie? Przynajmniej są wybite. No wybite. Ale na nierdzewnych podkładkach też mogą być. Nie wiemy jaka jest tego miękkość. Teraz, żeby pamiętać, że jak będziemy kołnierz, to na śrubie znowu musi być podkładka, na nakrętce musi być znowu podkładka, chociaż na rysunku nie ma, bo na rysunku zapomniał. Dlatego, że w kołnierzu jest duży otwór i nakrętka by wpadła w ten otwór. Tam, że musi być podkładka. Ja mogę jeszcze dorobić te podkładki grubsze. Nie, ja mogę dorobić jeszcze tam w kępnie, bo mamy miesiąc czasu. To mogę zrobić do montażu.
do montażu tu. Tak. Do dźwigu. Do dźwigu, dźwigu. Także mogę podkładki dorobić jeszcze nawet większe, grubsze. Ta rura jest 16. Tak. Rura 150 w środku. Środku. Tak? I teraz jest 4 razy fi 50. Peszel. Peszel czy nie? Jak, ja nie wiem. Jakoś, jak na, no to są te rurki niebieskie. Wiem, o co chodzi, jak tego, ale jak niebieskie. One się tam nazywają, to... To wszędzie idzie kupić. Niebieskie 50. 50 może nie być. Jakby nie było na tyle, to mogą być 2 32 od biedy i 2 50. No to są te To są na wodze wszyscy wprowadzają. No to dobrze, ale normalne to jak do kanalizacji idzie 50. Nie, to nie. Będzie łączenie, tak to będzie jedno. Na razie tyle, za chwilę będzie dalszy ciąg.